Witam serdecznie na kanale, jestem Demon i chciałem was zaprosić na kolejny odcinek z Frostpunka. Ja tu sobie nagrywam odcineczek jeden po drugim, także nie muszę sobie w sumie niczego przypominać. Pójdźmy, na razie akcja niech się dzieje. Niech do nas dotrą ci ludzie oczywiście, niech nam wybudują nasze tutaj zaprojektowane budowle. Mamy 4 godziny jeszcze do powrotu ich. Także lekko czas, o, to nam się zrobiło. My tu chcieliśmy grzejniki już sobie przygotować. Przynajmniej ja chciałem. Bo grzejniki nam się przydadzą na pewno, tu 100%. Ale z tego co teraz widzę, to będzie tak, tu będzie 20 osób, to 2 namioty. 2 namioty się tu nam zmieszczą. Tu przyjdzie 15 osób. Łącznie 35. A ja mogę postawić 30 łóżek. Czyli się tu nie zmieścimy i tak. Jeden namiot będzie poza. Więc będziemy musieli szerszy okręg zrobić. I może nie będziemy wtedy tu przerabiać? Tak zróbmy. Zróbmy to w ten sposób właśnie. No dobra, przyspieszmy sobie trochę czas, niech do nas ludzie dojdą. Nasza ekipa wraca z drewnem i ze stalą, bardzo fajnie. Możemy ruszyć sobie na... nie wiem gdzie. Na razie ich zostawmy. Albo może pójdźmy, ich niech idą. Pójdźmy, ich niech idą. Przyspieszmy sobie czas. Niech nam zaczną to budować. Obudowane areny walk, nadzieja wzrasta, a niezadowolenie się zmniejsza. Także bardzo fajnie. Domy, no właśnie te domy jeszcze, namioty musimy postawić. Dwa namioty. O kurczę, nie tak to miało być. To aż stąd miałem postawić namioty, a tu nie mogę. O właśnie, coś mi tu nie pasowało. Właśnie. Zróbmy to tak. Tu mamy informację. Zaginione dzieci. Do naszego miasta dotarło kilka rodzin. Niestety część dzieci zgubiła drogę w okolicy zakrętu. Ich rodzice i opiekunowie są zrozpaczeni i błagają cię o pomoc. Kurczę, mogłem ich nie wysyłać. Czy ja mogę ich zawrócić? Mogę ich zawrócić, więc zawrócimy ich. No, straciliśmy 3,5 godziny, ale dobra, to jest ok na razie w takim... No, powiedzmy, że jest ok. Czyli tak, stąd moglibyśmy zabrać inżynierów, dorzucić tu dzieci. I tutaj, co my tu mamy? Mamy 4 tu pracowników, więc stąd możemy zrobić tak. Tu dorzućmy 5 inżynierów, tu dorzućmy w ten sposób. Tu jest jeszcze 5 dzieci. I tutaj dorzucimy sobie tych 10. Okej. Pytanie, jak my będziemy z jedzeniem teraz stać dzięki temu, to co zrobiłem. No i mamy chorych też coraz więcej. Musiałbym tą drugą lecznicę postawić. Tylko co tu będzie szło 15 osób? 15 osób to na żywność nam pójdzie. To nam pójdzie na żywność. Możemy już sobie przygotować. Dobra. No i jak my stoimy ze wszystkim? Z węglem jesteśmy do przodu. Z drewnem 146 dziennie. Stali 100 dziennie. Przy rozjedzeniu. No właśnie, to jest to. To jest to. Może byśmy pomyśleli też o cieplarni jakiejś.
No właśnie, ile cieplarnia mnie jest w stanie wytworzyć? 30 surowej dziennie, tak? Tego już nie możemy zobaczyć. Dobra, na razie postawmy tutaj. Tylko czy w cieplarni mogą pracować pracownicy zwykli? To mnie interesuje. Chyba tak, to chyba inżynierzy nie muszą pracować, tu robotnicy wystarczy. Siedmiu chorych aż jest. To druga lecznica. Ten namiot chyba sobie stąd przeniesiemy. Mamy zakręt. Idziemy na ten zakręt. Myślę, że ten namiot możemy gdzieś przenieść. To nam też to przeszkadza w jakiś sposób. To rozbierzmy. Wiem, że będą teraz osoby bez. Właśnie, dlaczego to się takie duże zrobiło? To no rozbierzmy, tu postawmy namiot. Stąd zabierzmy 5 osób. Może nawet zabierzmy 6 i wtedy tutaj dorzucę jedną. I tu dorzucę sobie 4. Dobra, niech będzie tak, po 4 osoby tutaj. I myślę, że moglibyśmy powoli myśleć nad podpisaniem prawa te domy modlitw i kapliczki jakieś zacząć tutaj chyba robić. Dobra. Rzejniki zrobione. Modernizacja lecznicz. To byłoby dobre, ale chcemy zwiększyć zasięg generatora. Tylko wraz z zasięgiem generatora będziemy musieli też zużycie nam wzrośnie razy 2. Będziemy musieli też pomyśleć, no i grzejniki nam teraz będą potrzebne. No tutaj jest, tu jest chłodno jeszcze w tych domach, więc nie jest źle. Ale w domach przydałoby się, żeby było znośnie. Rozbierzecie mi ten namiot może, czy dopiero po 16? Dlaczego chorzy nie pójdą do tych... do lecznic? Pracowano technologię, okej. Młot węglowy byśmy musieli chyba już powoli zacząć myśleć nad nim. I może nad zwiększoną mocą generatora. A dlaczego w nocy tutaj działa to w 100%? Jestem ciekawy. Czy no nie będę narzekał, nie? Z trzech chorych, ale wy oczekujecie. Okej, mamy ocalałych. Rozpoczyna się tutaj rząd łagodnych wzniesień. Między dwoma z nich skrył się prowizoryczny obóz. W zagłębieniu terenu schroniła się grupa naszych ludzi. Ich zapasy spadły w szczelinę lodową. Rozbili obóz, by zaczekać na pomoc. Kilka dni temu trafiły tu zagubione dzieci. Mają szczęście, że ich znaleźliśmy, zanim pomarli z głodu. 15 dzieci i 4 inżynierów. No zaprowadźmy ich z powrotem do nas. Okej. Dobra, chorzy poszli, no to chociaż tyle. Jest kiepska żywność, ale przynajmniej ta żywność jest, chłopaki, więc nie marudźcie. Idźmy do pubu.
Postawimy jeden pub, nadzieja wzrośnie. Tu jeszcze nie mogę, bo ten węgiel mi przeszkadza. Ale jeśli bym tu miał coś stawiać... Może tu po prostu? Tutaj też mi będzie przeszkadzało. Może po prostu tu. Tu mi się coś jeszcze zmieści wtedy. Tak to zrobimy. Dobra. Weźmy sobie dzień, może do rana. I przygarnijmy naszych... A chociaż mi tu przyjdą. Inżynierowie przyjdą. No dobra, mogą być i inżynierowie, spoko. Nie będę na to narzekał. Aha, i to będzie... Będą dwa namioty znowu. Kolejne. Zrobię trzy namioty i ten namiot stąd przesiedlę. Zwiadowczy oddział. Możesz... Aha, mogę rozwiązać. No nie, to nie będziemy rozwiązywać, bo to jest... Okej, to jest to... Odnaleziono zaginione dzieci. Kapitanie, do miasta dotarła grupa uchodźców z zakrętu. Są wśród nich zaginione dzieci. Ich rodzice nie posiadają się z radości. Fajnie, nadzieja wzrasta. I znowu mamy dwóch chorych. Więc tak, tu dajmy sobie... Tu dzieci mogą pracować. Okej. Tu pracują dzieci. Tu zabierzmy tych, niech pracują dzieci. To wyślimy tych pięciu. Tu są inżynierowie. Tu jednego. Tu jednego. No i tutaj dwóch. Do tego pubu. Mamy jeszcze pięcioro dzieci. Gdzie my byśmy mogli te dzieci wysłać? Bo oni mogą pracować tylko w lekkich tych pracach. Czy tu mogą dzieci pracować? Nie, w tartaku. W hucie pewnie też nie. To te dzieci powoli nam się będą robiły bezrobotne. Chociaż nie, będzie młot węgla i będą te... Będą baraki zbieracze tutaj. To dobra, to nie będą bezrobotni w takim razie. Ale chorych mi się robi coraz więcej cały czas. Ja tych inżynierów wyrzuciłem tutaj do góry. Zróbmy tą lecznicę jeszcze jedną. Czemu tutaj nie mam tego? Okej, już rozumiem. Dobra, pub jest, wzrasta nadzieja, niezadowolenie się zmniejsza. Fajnie. To jest... Spoko, jak wy tu stoicie z tym jedzeniem? Wy już przynieśliście jedzenie? Nie. Chyba tak. A wy już przerobiliście to jedzenie? O kurde. No to musimy teraz popracować nad jedzeniem, zdecydowanie. Chociaż jeszcze bym chciał zrobić ten, na ten moment, nie, to jeszcze bym chciał zrobić to ogrzewanie. Ta większa moc generatora póki co. Żeby się wyrobić i tutaj, żeby mi to podziałało. Może jakbym zrobił jeszcze jeden warsztat. I dorzucił pięciu inżynierów. Tak byśmy mogli zrobić. I chyba zrobimy też, żeby dzieci mogły pracować w ciężkich warunkach. Chociaż może na razie nie, no zobaczymy. Tu mi przyjdą robotnicy. Robotnicy na pewno tu 10 ich pójdzie. Może pięciu tu. Dobra, puśćmy tu jednego. Niech sobie pójdzie jeden budować chociaż. Wy oczekujecie w naszym mieście. Aha, bo to są ci, co przy nas przyprowadzili. Czego ich nigdzie nie wysłałem? Sterta Wisielca. Nie, co to jest? Wzgórze Wisielca. Także lecimy sobie do Wzgórze Wisielca. Zobaczyć, co tam będzie. A czego oni mi tego nie budują? Tu droga jest zrobiona.
tam przy namiocie droga też jest zrobiona. A mamy jedną osobę teraz inżynierną, chyba że to budowniczy musi być. Chyba że to musi być budowniczy. Okej, to musi być budowniczy. No to dobrze wiedzieć. Mamy też już to zrobione. Także na razie może tej pary nie włączajmy drugiego poziomu. Wrzućmy na razie cały czas pierwszy poziom. I tutaj byśmy teraz chcieli... Tu podstawowe rzeczy mamy. Modernizacja lecznic. Zdecydowanie to. Są kolejni, którzy do nas przybyli. Przybywa kolejna grupa do naszego miasta. Przybyło ponad tuzin osób. Rozglądają się dookoła z zachwytem. Ten generator to prawdziwe cudo. Pomyśleć, że lordowie chcieli zatrzymać to miejsce dla siebie. A no właśnie. No i co z tym prawem? Ten bimberek byśmy podpisali, nie? Jedzenie zupy powoduje mniejsze niezadowolenie. To byśmy chcieli. No i przekonajmy się, czy to podziała w jakiś sposób. Dwa namioty na pewno dorobimy. Jeden jest, drugi. Dobra. I tych ludzi tu wysyłamy. Tak to miało być zrobione. Plus stąd zabieramy 5 inżynierów. Wpuszczamy tutaj 5. Tu mogę inżyniera jednego zabrać. Czekajcie, czy ja mam budowniczych jeszcze? Jednego. To on mi buduje. Nie no, inżynierowie też budują, no to o co chodzi? No właśnie nie wiem. Dobra, no jest noc, to na pewno będą mi wszyscy budować, więc zabierzmy stąd inżyniera, wprowadźmy tutaj tego budowniczego. Do lecznicy wrzućmy tego jednego inżyniera. Stąd zabierzmy, tu dajmy, żeby w lecznicy było 5 osób. Żeby leczyły nam. W fabie jest jedna osoba tylko, ale to jest ok. Teraz zrobi nam się chłodniej przez 2 dni. Będziemy musieli odpalić sobie generator na wyższy poziom. I myślę, że... Ile tu już zostało tego węgla? 75,44. A tutaj? 113. Tu jeszcze jest sporo do zebrania. Tutaj drewna już nie będzie. Tu został nam tylko ten rdzeń parowy do wydobycia. Jeżeli nam został tylko rdzeń parowy do wydobycia tutaj, to stąd moglibyśmy dzieci zabrać i zrobić już jedną hutę węglową. Hutę węglową, ten młot parowy, czy jak to się tam nazywa. Albo może przygotować, młot węglowy, no nie parowy. Po prostu przygotować sobie to na to. Tu jeszcze będzie ciepło, więc my byśmy chcieli to gdzieś w tą stronę przebudować, tak? Brak przyległej ulicy. Pytanie, czy jeżeli ja to zrobię tak, to czy ja mogę tu zrobić 2 baraki? Niestety nie. Mogę tu zrobić 1 barak. 1, 2. Tu mogę zrobić 2 baraki, ok. Postawmy już od razu te 2 baraki. Niech sobie tu będą. Doprowadzimy do nich drogę od razu. Dobra. Zaczyna się robić chłodniej. Pójdźmy ten drugi poziom pary, żeby w domach było ciepło. I teraz tak, tu będzie potrzebny grzejnik. Tu będzie potrzebny grzejnik. Tutaj. Stąd was zabieram. Póki co. Tutaj grzejnik też daj. Czy wy pracujecie od 6? Nie. La huta nie musi pracować od 6. Tutaj was zabrałem. Mamy 15 dzieci. Okej. Okay. Tylko nie mamy kogo wysłać, żeby nam tu pracował przy tym węglu. Tu nam idzie co? 15 chłopa, tak? Dobra, jak my stoimy z tym jedzeniem póki co? Też jesteśmy jeszcze na minus. Przygotujmy sobie jeszcze jedną tą chatę, bo oni mi za 9 godzin przyjdą. Okej, nikt mi teraz nie pracuje.
jest od 19, więc mogę stąd zabrać gościa i on by mógł mi iść gdzieś przypracować, albo nawet stąd pozabieram, żebyście poszli mi budować. Leczenie jest szybsze o 10%, to jest fajne bardzo. Więcej zwiadowców, to nam się też przydało. Prawdopodobnie będzie więcej takich etapów, które będziemy musieli właśnie... Ale nie mamy też ludzi, żeby to wysyłać, kurde. No tych ludzi brakuje cały czas, no nie? Może jak ludzi brakuje, to byśmy w fabrykę i automatony poszli? Skoro już podstawowe surowce sobie zapełniliśmy, młot węglowy teraz powstanie, to może pójdźmy w tą fabrykę. Albo jeszcze. Z tego co widzę, to maszyna drążąca by nam się mogła przydać, bo drewna nam znowu zacznie brakować. Maszynę drążącą najpierw zróbmy. Bo sam jeden tartak może nam w 100% nie dać rady. Wy oczekujecie. Wzgórze Wisielca. Rdzenie parowe. O właśnie. Odcięliśmy zamarznięte ciało i ostrożnie opuściliśmy je na ziemię. Przy pniu drzewa leży skrzynia z narzędziami. Znaleziona przez nas skrzynia zawiera narzędzia inżyniera i napisany przed śmiercią list. Znęciliście mnie tu swoimi obietnicami. Trzymaliście w niewiedzy. Powiedzieliście mojej żonie, że nie żyję. Zasługujecie na najgorszą, na najgłębszą pogardę. Liczę na to, że spodobał się wam mój prezent pożegnalny. Prawdopodobnie adresaci nigdy nie przeczytali listu. Mamy tylko nadzieję, że nie otrzymamy prezentu, który zostawił dla nich. No nie spotkaliśmy jeszcze tego prezentu, więc może go nie trafimy. Chowajmy biedaka, ale zabierzmy rdzeń parowy. Teraz zamarznięty staw. Dobra. Na razie z węglem widzę jest ok. O, zużycie mamy bardzo duże. Zużycie mamy bardzo duże i na ten moment wiecie co moglibyśmy sobie zrobić? Mamy 12 chorych. Bardzo dużo inżynierów. Węgiel. Dzieci. Wy już to wydobyliście, tak? Czyli to jest do rozbiórki. I tu będą jeszcze dzieci, okej. Tu dzieci nie mogą pracować, nie. No dobra. Tutaj dajmy dzieci. Tu grzejnik. I tu grzejnik. I jak my stoimy z tym? No dalej jeszcze nie, no bo wiadomo, że nie mamy jeszcze... Znaczy nie do końca ona jest uruchomiona. Zostało nam 5 dzieci. Przydałoby się podpisać ten 40 osób do pracy to jest. Podpiszemy chyba, żeby dzieci pracowały w ciężkich warunkach po prostu. Jeżeli chcemy tu przetrwać i zrobić to tak jak należy. Te 5 dzieci jeszcze niech tu idzie. Bo tutaj też już nam ubywa wszystkiego. Te 15 osób na pewno wysyłamy do jedzenia. To zaraz nam się wybuduje. Okej, co my zrobimy? Maszynę drążącą. I zrobimy teraz te przyrządy miernicze. Tą maszynę drążącą możemy od razu chyba postawić, bo jest to nam potrzebne do drewna. Jak widzicie, drewna już znowu nam zaczyna powoli brakować. Możemy sobie dobudować drogę tędy nawet. Rdzenie parowe. Właśnie użyliśmy pierwszego rdzenia parowego. Aha, dobra. To jest ta wskazówka, to jest ta informacja o tym, że to jest nam niepotrzebne póki co. 30 minut i będziemy mieć te 15 osób. No właśnie, które nam tu dotarły. Przybywa kolejna grupa. Tę grupę uchodźców zaskoczyła gwałtowna śnieżyca. Światło naszego balonu prowadziły ich niezwodnie, nawet pośród najgorszej zawieruchy. No i bardzo fajnie. To wysyłamy sobie kolejne 15 osób. I ta futa stali nam teraz nie pracuje w ogóle.
Ale stal nam nie jest jeszcze tak bardzo potrzebna. Gdzie my moglibyśmy coś tu zrobić? Może pozabierać po jednym inżynierze. A i te namioty. Namioty, namioty. Miałem zrobić. Oj, nie tak. Tutaj nie. Miałem zrobić tak i ten namiot rozebrać w końcu. No właśnie, węgla bardzo będzie nam brakowało. Zróbmy to tak. Wy też tu będziecie pracować na dłuższe zmiany. W ten sposób. Pub nie działa. Musielibyśmy do pubu kogoś wysłać. Nabierzmy to po jednym inżynierze. Dorzućmy tu. Dorzućmy dwóch tu. Zróbmy to w ten sposób. 10 nadgodzin, aż 10 miejsc pracuje na nadgodzinę. To też jest niedobrze. Dla nas. Wy dotarliście na zamarznięty staw. Charakterystyczne miejsce na Frozlandzie. Może posłużyć jako punkt orientacyjny w trakcie dalszej eksploracji. Okej, czyli nowe dwa miejsca mamy. Kopalnia węgla i żelazny skarbiec. Czy my chcemy kopalnię węgla uruchomić? Chyba byśmy chcieli. Pójdźmy do tej kopalni węgla najpierw. Okej. Te powstało, to mogę zlikwidować. To jest też do likwidacji. Tu musimy też kogoś wysłać. No te automatony by nam się w końcu by nam się przydały. Myślę, że jak zrobimy sobie te przyrządy kreślarskie, to od razu zrobimy fabrykę. Tylko do automatonu potrzebujemy 100 stali, a my stal przestaliśmy powoli wydobywać. Więc to też by nam się przydało więcej osób, tak? 20 robotników i 20 dzieci idzie. Okej. Okay. A czy my chcemy podpisywać to prawo na, żeby dzieci pracowały w ciężkich warunkach, bo nie wiem. Spróbujemy, nie szliśmy tą drogą. Spróbujemy tak pójść w tą drogę. Nie mamy jedzenia znowu. A jest zupa podpisana, zobaczcie, gdybyśmy zupy nie podpisali, co by się działo. Ta godzina, zaczynają pracować. 6 chorych tylko jest, to dobrze. To znaczy, że dobrze zarządziliśmy tutaj naszą pracą. Tu już nie ma tego. Wy jeszcze, ile wam zostało? 25 drewna i trochę tego. Okej. Okay. Jeszcze jeden dzień musimy pociągnąć na tym, chłopaki. Nie ma węgla. Może ta stal jednak nie jest nam tak bardzo potrzebna jak ten węgiel. Mamy prawo do podpisania. Praca dzieci w ciężkich warunkach. Podpiszmy to zdecydowanie. Nadzieja się zmniejszy, niezadowolenie wzrośnie. Pracujące dzieci będą mogły ucierpieć lub zginąć w wypadku. Będą mogły umrzeć, zginąć, naprawdę? Spróbujmy to podpisać, bo jeszcze... Oj, nadzieja nam bardzo spadła. Bo jeszcze właśnie... Nie mieliśmy tak dzieci. Chociaż mogę tego jeszcze nie podpisywać. Bo dzieci dopiero za jeden dzień do nas przyjdą. Pójdźmy na maksa, żeby ten węgiel tu był cały czas produkowany. Mamy troszkę na plus, ok. To by się przydał automaton jeszcze. No mówię, robimy na pewno teraz tę fabrykę zdecydowanie, bo tutaj potrzebujemy tych ludzi.
Tutaj są dzieci. Dzieci tu mogą być. Mamy trochę jedzenia. I baza terenowa też by nam się przydała na węgiel, bo tam będzie ta kopalnia węgla. Ale najpierw fabryka. Samo zbudowanie fabryki zabiera nam rdzeń parowy. A i tu moglibyśmy też dzieci już wysyłać. I tutaj też. Może samych dzieci nie ma co wysyłać do pracy. Może wysyłajmy ich razem z dorosłymi. A jak to jedzenie nasze? Na jedzenie też jesteśmy na mały plus na razie. Okej. Tu nam dojdzie 40 osób, czyli musimy zrobić 4 namioty. Wy oczekujecie. Kopalnia węgla. To opuszczona kopalnia węgla. Na śniegu wokół niej nie ma śladów stóp, a w pobliżu panuje upiorna cisza. Zbadajmy to. Wydaje się, że wszystkie urządzenia są sprawne. Z łatwością moglibyśmy wznowić wydobycie węgla. Moglibyśmy też zdobyć dużo surowców, gdybyśmy rozebrali maszyny na części. Ha. Nie no, weźmy tylko węgiel, bo to się nam może przydać. I może wróćmy do bazy. Ile my będziemy do bazy szli? 12 godzin. Może jeszcze ten skarbiec byśmy przeszukali dopiero. Czy nie będzie szybciej najpierw iść tutaj? 7. 17, no chyba nie. Idźmy prosto tu. Dopiero sobie najwyżej wrócimy do bazy. Chciałbym już przestać te nadgodziny produkować, żeby to niezadowolenie zmalało. No nic, przyspieszmy sobie chwilowo czas. Ten węgiel, gdy jest produkowany, to jesteśmy w stanie to wytrzymać. Zaraz będzie ocieplenie. Tu znowu będzie ocieplenie, ochłodzenie o 2. Jakieś kapliczki i coś w tym stylu musimy zacząć powoli robić. Będziemy mieli problem z węglem. Niekończący się znój. Kapitanie, nasi mieszkańcy są wycieńczeni. Niektórzy przez wiele dni pracowali na dłuższych zmianach. Ten wysiłek zbiera żniwo. Ludzie zaczynają się burzyć. Zasłużyli na odpoczynek. Niezadowolenie nieznacznie wzrośnie, to przez 3 dni nie będzie można. No nie, no nie zrobimy tego, bo tutaj... Kurde, potrzebujemy tych dłuższych zmian. Niezadowolenie może wzrosnąć, spoko. Nieznacznie miało być, a całkiem sporo wzrosło. Ale nadzieja dalej jest większa niż niezadowolenie. Więc to jest dobre. Przyspieszmy sobie troszkę. Skrzynie się wyczerpały z drewnem. Czyli wam zostały tylko rdzeń parowy, tak? I wy już nic nie robicie. Czyli was mogę stąd zabrać. To jest do rozbiórki. I wy byście mi poszli może tu. Tak? No tak. Mamy fabrykę. No i ten jeden rdzeń parowy. A, to mi się nie zmieści. Ale fabryka mi się zmieści tu. Dobra, postawmy ją tutaj. I co? Więcej zwiadowców? Baza terenowa. O właśnie, będziemy mogli węgiel wydobywać. Więc na pewno byśmy tutaj chcieli sobie w tą stronę pójść. Barak zbieracie. Tu też już nie pracujecie, więc wy też stąd jesteście zabrani. To jest do rozbiórki. Dołóżmy tutaj 5 osób i dołóżmy tutaj 5 osób. Dobra. Tu niech będzie cieplej od 6. Tu niech będzie od 6, jest ciepło. Tutaj też od 6 i wy tu pracujecie też od 6. Dobra, tartak. Tartak też jest od 6, spoko. 10 chorych mamy.
Musimy poczekać na tych ludzi nowych. Jakiś pierwszy automaton może już jutro powstanie. Czy w fabryce mogą być? Nie. Muszą być inżynierowie. Dobra, stąd zabierzemy. To jest do 23, więc stąd inżyniera zaraz zabierzemy. Żeby mógł iść tu. Jeszcze stąd pozabieramy sobie po jednym inżynierze. Jeden pracownik zapewnia 50% wydajności. Czyli tak naprawdę dwóch moglibyśmy i byłoby już 100%. Przecież w sumie to tak. Przecież nie potrzebuję na razie tutaj. Mogę zrobić to tak. Stąd mogę tego inżyniera już zabrać i mogę tych inżynierów wprowadzić tutaj. Wy możecie być od 8, ale wam zmienię później, żebyście byli na wyższych obrotach. Jest 10 chorych, więc tej lecznicy nie potrzebujemy póki co. Tu są dzieci, tu są dzieci. Gdzie są jeszcze inżynierowie? Inżynierowie jeszcze są tu, ale węgla potrzebujemy, więc nie mogę tak zrobić. Jest kolejnych dwóch chorych, jednak. Po prostu dorzućmy, żeby w ogóle się leczyli, żeby oni tu byli chociaż. Zwiadowcy dotarli. Żelazny skarbiec. Drzwi są uchylone na tyle szeroko, by można się było przecisnąć. W środku panuje całkowita ciemność. No dobra, stal i rdzeń parowy. Zbadajmy sobie to. Rzeczywiście jest to skarbiec, w którym lordowie planowali przechowywać jak najwięcej swego bogactwa. Nie ma w nim jednak złota. Pomijając zabytkowe kosztowności i dzieła sztuki, są za to cuda nauki i techniki, przyrządy, książki, gazety i listy. Nie ma tu nic, co by się nam obecnie przydało. Niczego nie oszczędź, potrzebujemy surowców. Dwa rdzenie parowe. No bierzemy na pewno. Zabieramy stąd. I może byśmy chcieli tam ekipę cofnąć i wysłać ją tu do kopalni węgla, żeby chodziła. I w międzyczasie sobie przygotujemy drugą ekipę. Tak chyba zrobimy. 17 godzin. W ten sposób to zrobimy. Bo cały czas nam brakuje ludzi do pracy. Chociaż już tych dzieci... Aha, tu nam jeszcze dzieci przyjdą. No dobra, teraz będzie więcej rąk do pracy. Przygotujemy sobie chyba jeszcze jedną chatę myśliwych, tak mi się wydaje, bo przyjdą ludzie. Więc będzie spoko. Będziemy mogli tą chatę tu postawić. I tutaj sobie zakończymy odcinek. Tak mi się wydaje. Mamy 9 dzień, przyjdzie nam ocieplenie. Będzie już lżej. Będziemy mogli generator troszkę spuścić z tonu, grzejniki powyłączać. Więc zaoszczędzimy sobie węgla na to ochłodzenie późniejsze. I musimy teraz przygotować na pewno domy. Musimy przygotować kolejne namioty. Nie wiem, czy tych lecznic w końcu nie będę musiał gdzieś przenieść. Bo wygląda na to, że namioty mi się nie zmieszczą. Bo my w tym miejscu jesteśmy teraz. 3 wolne łóżka. Dojdzie nam 40 i dojdzie nam 20. Będzie 60 osób w 2 dni. Raz, dwa, przed ochłodzeniem, 60 dni. My będziemy w stanie postawić raz, dwa, trzy namioty, 4. 4 namioty. Powiedzmy, że 5 i byłaby 6. Tu gdzie jest lecznica. I tą lecznicę najwyżej tu przenieś. A później dwa namioty kolejne, jeśli byśmy mieli kolejne 20 osób, to tu byś mogły być postawione. Tak chyba byśmy to zrobili. Tak jeszcze za pamięci, zanim sobie zakończymy odcinek, to pozbądźmy się tej drogi, bo to zawsze trochę drewna dla nas. Pozwolimy się też tej drogi. No i tyle. To sobie zakończymy odcinek. Także dzięki za oglądanie. Łapkujcie, subujcie, jeżeli wam się seria podoba.
jesteśmy na razie na dobrej drodze. Myślę, że fajnie wyjdzie ta seria, ten scenariusz. Wbijajcie na Discorda i na Twitcha, macie linki poniżej w opisie. No tak jak mówię zawsze, niech się kanał rozrasta, dociera dalej do kolejnych widzów. Zapraszam właśnie na Discorda. Na Discordzie pojawiają się informacje o live'ach na Twitchu, a też macie na Discordzie wszystkie informacje o odcinkach, o po prostu seriach, które wchodzą na kanał. Także na Discordzie jest wszystko w jednym miejscu, jak sobie tam wbijecie, nie będziecie musieli nigdzie niczego szukać, tylko tam zawsze będzie jakaś informacja, tam zawsze będą boty informowały właśnie o live'ach, o odcinkach. Także serdecznie tam zapraszam, a ja dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki. Elo!